prognoza pogody, Celestyna Grzybyta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nad Polską jest front atmosferyczny, w tej chwili jest w północnej części kraju, ale niestety ten front nie będzie nam przynosił opadów, przynajmniej takiej porcji, jaką byśmy sobie życzyli. Przed południem delikatne opady możliwe są od Podlasia po Warmię. Poza tym front raczej będzie się wyrażać większym zachmurzeniem w regionach północnych. Nad resztą Polski nadal bardzo dużo słońca, bezchmurne niebo i ciepło, bo o godzinie 10 termometry pokażą już od 11 do 17 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ciśnienie dzisiaj ze spadkiem 1007 hektopaskali na barometrach w Warszawie. Wiatr za frontem nieco silniejszy na wybrzeżu i na Pomorzu. Już przed południem możliwe są porywy do 60 km na godzinę. W drugiej części dnia front przewędruje nieco w głąb kraju. Niewielkie opady deszczu mogą się pojawiać od Podlasia przez centrum aż po Dolny Śląsk. Poza tym za frontem na północnym zachodzie będzie się przejaśniać, a przed frontem, a więc na południowym wschodzie, utrzyma się piękna, słoneczna pogoda i będzie też bardzo ciepło, najcieplej na południu kraju do 21-22 stopni, w centrum 19, a najchłodniej na północy 14-15 stopni. Ciśnienie spadnie, wyniesie 1004 hektopaskale. Jutro, a więc w Wielki Piątek, bardzo dużo słońca, ale w całym kraju już chłodniej, a od Wielkiej Soboty znowu nieco cieplej i znowu coraz więcej słońca. Większego ochłodzenia spodziewamy się dopiero we wtorek, a w poniedziałek wielkanocny jest szansa na większą ilość opadów. Szczegóły tuż po 20:00. Zapraszam. Do widzenia.